miśki! Witam was w kolejnym odcinku Perfect Picture. Ostatnio oglądaliśmy sobie zdjęcia pod wodą. To była mega trudna konkurencja. Jeżeli tego jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam was do obejrzenia poprzedniego odcinka, bo imo warto. A dzisiaj jeszcze nie wiem, z czym się zmierzymy, bo nie czytałam opisów, ponieważ ja nie czytam opisów i ja chcę mieć niespodziankę, tak? Więc Patrycja Kazali, proszę zaprezentować mi moją dzisiejszą niespodziankę. Jest to najszlachetniejsza, a zarazem najtrudniejsza forma fotografii. Emocjonalny Mount Everest, na który nie każdy jest w stanie się wspiąć. Dzisiaj czwórka naszych młodych fotografów stanie u stóp artystycznych Himalajów. Ja nazywam się Patty Kazadi i zapraszam was na Perfect Picture. Bardzo jara mnie to, że w tym odcinku mają być jakieś takie bardziej artystyczne zadania, że mam nadzieję, że to będzie jakieś wymagające bardziej kreatywności, jakiegoś abstrakcyjnego myślenia, że tutaj będzie więcej takich kreacji, jakiejś takiego właśnie myślenia bardziej... No takiego, wiecie, o sztuce, a nie, że konkretne zadanie i masz zrobić to i to. Jeżeli tak będzie, to ja jestem cała w tym. Przed wami taka forma fotografii, z którą się zmierzycie, która jest bardzo szlachetna, jeżeli nie najszlachetniejsza w fotografii. Zmierzycie się z portretem. Pojedziecie do czterech różnych zakładów rzemieślniczych. Będziecie musieli zrobić nie jedno, a trzy zdjęcia. Gdyż waszym zadaniem będzie stworzenie tryptyku portretującego właścicieli tych zakładów. O, to może być actually bardzo fajne. To mi się kojarzy trochę z takim zadaniem, które faktycznie mogłoby gdzieś mieć miejsce na jakiejś uczelni artystycznej. W ogóle ja lubię tryptyki, lubię kiedy... Ja kiedyś to chyba mówiłam. Ja mówiłam to kiedyś w jakichś antycznych odcinkach z oceniania zdjęć widzów, że lubię kiedy jest jakaś seria, bo wtedy może być więcej historii zawartej, kiedy właśnie to może się jakoś tam budować. Będę wyczytywać lokalizacje, w których będziecie fotografować. I pierwsza osoba, która się zgłosi, otrzyma tę lokalizację. Renowacja starych luster. Usługi stolarskie. Pracownia krawiecka. I dla ciebie, Łukasz, mechanika maszyn do szycia. Oj, trudne się wylosowało. W poszukiwaniu Perfect Picture fotografowie rozjechali się w cztery strony świata. Dodatkową trudnością dla nich jest to, że na wykonanie zadania mają 40 minut. Będę musiał opowiedzieć w trzech zdjęciach historię pana Henryka. Ale lokacja, mordo, ile tu można rzeczy zrobić w ogóle? To jest takie ciekawe miejsce samo w sobie. Tyle jest tych rekwizytów, które ten pan ma tutaj, że te zdjęcia mogą być naprawdę mega ciekawe, bo jest tyle sposobów, żeby do tego podejść, jest tyle jakby opcji, które ten... Nie pamiętam, kto to ma tego pana. W ogóle mi się wydaje, że wszystkie będą takie jakieś takie stare, takie troszeczkę podupadłe miejsca, które są trochę zapomniane, ale mają swoich starych klientów i właśnie one często charakteryzują się tym, że jest tak właśnie bardzo dużo jakichś itemów, jakichś rzeczy, no to może być mega ciekawe. O, i tu pan... pan ma nawet taki znak, to już... no. Kawał historii i kawał pana życia, prawda? Można powiedzieć całe. Całe życie, no. Poza pewnymi wyjątkami. Mhm. I tak sobie myślałem, Boże, jak ja mam to teraz ładnie pokazać? Ale... A może to nie ma być pokazane ładnie, może to ma być pokazane właśnie prawdziwie. No właśnie, to jest też coś, co chciałam tutaj się odnieść, że te miejsca może nie są estetyczne jak galeria sztuki Zachęta, ale to właśnie sprawia, że te zdjęcia mogą być bardzo ciekawe i opowiadać praktyczną historię. To jest, mi się wydaje, mega fajne w fotografii, zwłaszcza takiej fotografii, no można by było powiedzieć takiej quasi-reportażowej tak naprawdę w tym przypadku, no bo jednak to jest opowiadanie historii jakiejś osoby, żeby właśnie pokazać to tak, jakie to jest, nie przestawiać nic, nic nie zmieniać, tylko dać tej osobie jakby grać pierwsze skrzypce i tym rzeczom, które są wokół tej osoby, tak jakby pokazać je, czym jest jej życie. Ależ pan pięknie się ustawił, tak. Po prostu. Dotarliśmy do... O! To fajne zdjęcie, bardzo fajnie zagrane światło z tyłu. Bardzo fajnie tego pana tak odbija od tego tła. Bardzo fajnie to jest zrobione. Robimy, tak mi się wydaje, naprawdę zdjęcia już na dosyć wysokim poziomie. To jest prawda, a już kiedyś na to narzekałam, że na początku mogłam sobie bezkarnie śmiać się ze wszystkich i krytykować wszystko, co widziałam, a teraz co ja mam robić? Co ja mam komentować, jak oni naprawdę dobre zdjęcia już zaczynają robić? Mają fajne pomysły, robią fajne zdjęcia. Z czego ja mam się tutaj śmiać? Po cholerę ja tutaj siedzę. Muszę zrobić portret pani Grażyny, która jest krawcową. Pani Grażyna? No, Mateo, bardzo miło. O, to też spoko miejsce niby, ale tamto miało o wiele lepszy klimat, mam wrażenie. Było takie bardzo wyjęte z czasu i z przestrzeni to miejsce, gdzie ten pan Henryk naprawiał maszyny do szycia. Tutaj jest bardziej typowo, no krawcowa, no tak wygląda zakład krawiecki. Można też tak wolno.
Stresujesz się, czy? Nie. A za uśmiech? Przepięknie. Yeah. Widzę w niej ten błysk tej pasji i tej miłości do pracy, której robi teraz. To jest cudne. To jest naprawdę... To ty bierzesz udział w tym programie i masz go wygrać, więc no. Do ciebie należy. Dziękuję za te słowa. Zanim jednak przejdziemy dalej oddawać się sztuce krytykowania czyjejś innej sztuki, to chciałabym wam przypomnieć, że od kilku miesięcy działam pod patronatem Canona. Od kilku miesięcy używam, testuję, korzystam z Canona EOS R6 Mark II i obiektywu Canon RF 24-70mm. Ja już wcześniej pracowałam z Canonem, zanim jeszcze to było w ogóle wiadomo. Mój poprzedni aparat, którym nagrywałam wszystkie filmy do tej pory na moim kanale, zanim dostałam ten, to także był Canon. Bardzo dobrze mi się z nim współpracowało, dlatego bardzo to było dla mnie w ogóle super i cool, że Canon się do mnie odezwał po tym, jak nagrałam pierwszy z odcinków Perfect Picture. Moje wrażenia po używaniu tego aparatu i tego obiektywu są no same dobre, bo po prostu jest to duży upgrade w stosunku do tego, co miałam wcześniej. Bardzo fajnie trzyma fokus. Mogę sobie majtać rękami i nogami podczas tego nagrywania i mi tego fokusu nie gubi. Bardzo łatwo było mi się przestawić na niego, ponieważ dokładnie tak samo się go obsługuje jak poprzedni aparat. Bardzo fajne robi zdjęcia. Używałam głównie go do robienia zdjęć na miniaturki. Śmialiśmy się z Kamilkiem, że robi zdjęcia jak życie. Wszystko w jego użytkowaniu jest takie snappy, takie szybkie, takie, no czuć, że po prostu to jest wysokiej jakości sprzęt. Co ładnie można ująć w ten sposób, że ten sprzęt jest dla mnie, a nie ja dla tego sprzętu. Jest bardzo intuicyjny, zwłaszcza jeżeli wcześniej miało się do czynienia z innymi sprzętami Canona, no to po prostu pamięć mięśniowa sama zapamiętuje co, gdzie i jak. No i na koniec bardzo bym chciała podziękować Canonowi za propozycję, chęć współpracy ze mną. To była taka współpraca w pewien sposób wymarzona. Od początku istnienia mojego kanału właśnie bardzo chciałam, było kilka marek, z którymi chciałam mieć współpracę, takich większych marek, no i Canon właśnie jest jedną z nich, także to jest moja polecajka od serduszka. Cieszę się, że miałam taką okazję, żeby właśnie ten sprzęt otrzymać i móc wam o nim opowiedzieć. Wracamy do programu. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Katarzyna, bardzo mi miło. Adam Amirowski. Czuć ten klimat tutaj. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj u pana być i z panem popracować. Tutaj też jest spoko klimat niby w tej stolarni, ale jednak mam wrażenie, że nic nie przebija tego pana Henryka z tymi maszynami do szycia. Jednak tam był taki, jakby to nie było 2023, no nie? Chciałam dowiedzieć się jak najwięcej rzeczy o panu Adamie i też o życie prywatne, czy na przykład nie wiem, synowie też podchwycili smykałkę stolarską. Niestety mam trzy córki. A kto wie, może właśnie córka zrobi bakcyla. Nie, już są dorosłe, wiem co robią i w większości niestety są to artystki, więc... Niestety są to artystki! Kurde, najgorzej! Mam biurę. Ale podoba mi się na maksa to zadanie, bo to jest zadanie, które faktycznie oni muszą zrobić coś, co nie jest tylko zrobieniem jakiegoś zdjęcia na dany temat, ale faktycznie opowiedzeniem historii. A taki storytelling w fotografii to jest coś, co strasznie lubię, co strasznie mnie jara. I widzę, że już na tych przebitkach, gdzie zawsze we wszystkich odcinkach, jak były te przebitki takie, że jakieś zdjęcia oni robili w trakcie, to oni pokazywali jakieś takie dziady najgorsze, podłą jakąś pfocinę. A teraz pokazują zdjęcia, które już są okej, okay, no nie? A prawdopodobnie do tych przebitek są wybierane te takie najbardziej nieudane, no bo żeby pokazać, że tak nie szło i w ogóle tak ciężko było. I domyślam się, że to co dostaniemy jakby jako finalny produkt, to będzie naprawdę kawał dobrej roboty. Tym bardziej zastanawiam się, co ja tutaj w ogóle robię. Ja nie jestem tutaj potrzebny. Witam miłego klienta. Ernest, miło mi. Cześć, Adam Lewski. O kurczę. Taki pan na poważny, poważny, nie pożartujemy. W każdym tym przedmiocie, który tu jest, jest jakaś pewna historia, pewne wspomnienie. Także tutaj czasami czas zatrzymuje się w miejscu. Najgorsza w tym wszystkim to jest taka, jeśli chodzi o mój zawód, to jest brawura. Trzeba zawsze mieć do tego respekt. Pan Adam się rozgadał, rozmawiał o tym, że jejku, mamy tak mało czasu, a trzeba zrobić te zdjęcie. No powiem wam tak zupełnie szczerze, już abstrahując tutaj od fotografii, o której rozmawiamy, że ja nawet nie wiedziałam, że istnieje taka praca jak naprawianie luster konkretnie. W sensie, wiedziałam o tym, że można lustro naprawić,
chyba, ale nie sądziłam, że istnieje w ogóle jakby tak konkretnie taki zawód jak człowiek, który naprawia lustra. Albo też chłop, który specyficznie naprawia maszyny do szycia. To jest coś takiego absolutnie abstrakcyjnego w dzisiejszych czasach. W sensie mało kto w ogóle w domu ma maszynę do szycia. Maszynę do szycia to ma jakaś właśnie krawcowa. Nie wiem, gdzie mają maszynę do szycia. No niektórzy ludzie w domu mają, ale nie jest to jakiś item, który jest popularny do tego, żeby go trzymać na chacie. Więc opieranie całej swojej działalności na naprawie maszyn do szycia, no jakby tym bardziej pokazuje, jak bardzo to się w czasie zatrzymało. Nie miałem zielonego pojęcia, jak się te lustra tworzy. Ulejmy. A co jest w butelce? Tajemnica. Śmiało, wlewaj. Saperem nie jesteś. Machaj tym. Pan Adam mi pokazał, że ten odczyn się leje. A. I to już na przykład nie zejdzie? I to tak zostanie? Tak zostanie. Zobaczyłem fotografię idola pana Adama, jak rozlewa roztwór na płatę szkła. No to wtedy jakby mnie tak natchnęło, o wow, no to może właśnie taką fotografię zrobić. Bliżej jej dłoń, bliżej lewą rękę. Okej. Okay. Rozlewam. Kozacki, nie wiedziałam, że w ogóle w ten sposób jakby jeden człowiek jest w stanie zrobić lustro za pomocą takiego roztworu. Widzicie, ten program niestety został skancelowany, już więcej nie będzie powstawało sezonów Perfect Picture, wysyłaliście mi to. Ale zobaczcie, ile można się nauczyć nie tylko o fotografii, ale na przykład o tworzeniu luster. No a ja mówiłam, że o, tak bym chciała drugiego sezonu, żeby mnie wzięli, i wszyscy mi widzowie napisaliście na Instagramie i wysłaliście screena, że już nie będzie drugiego sezonu, bo za mało ludzi oglądało. Także lipa. Ale my obejrzeliśmy, tak? Jest jeszcze jeden odcinek nam został tylko. Powrót do bazy oznacza starcie z dziesiątkami zdjęć, które powstały podczas sesji. Które z nich będą przepustką do odcinka finałowego? Kurczę, dużo tych fajnych zdjęć, a możemy tylko 3 wybrać. Zobaczcie, jak bardzo dużą drogę oni przeszli. Na początku przeglądali te zdjęcia i byli like, o, ale gówno, nie mam nic, wszystkie zdjęcia fatalne. A teraz, już w tym przedostatnim odcinku, mówią, że no, bo tyle jest fajnych zdjęć, że ja już w ogóle nie wiem, co wybrać, bo to tylko 3 mogą być, a wszystkie są fajne. Ciekawe. Wow. To od tego może zacznijmy. Fajne jest to, że tu jest jakaś story, znaczy, tak. Czyli jest, no, coś się obrabia, tak? Jak w końcu z tego mamy lustro, no. Ogólnie, moim zdaniem, nie zjadłam wszystkich rozumów, od razu mówię, ale w moim odczuciu, zobaczymy co zaraz Żyli powie, to generalnie wszystkie zdjęcia są bardzo spoko, każde jakby jedno osobno jest spoko, natomiast wydaje mi się, że są troszeczkę monotonne w tryptyku. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że sposób skadrowania tego pana od luster jest bardzo podobny w przypadku każdego z tych zdjęć. Za każdym razem widzimy go tutaj tak jakby do piersi. Tutaj tak samo i tutaj dokładnie tak samo. W przypadku tych dwóch zdjęć widzimy go też tak typowo na wprost. Tutaj widzimy już trochę bardziej pod kątem, no to sprawia, że troszeczkę bardziej jakby się tutaj robi jakoś ciekawiej. Natomiast ja osobiście nie ułożyłabym tych 3 zdjęć w tryptyk, ponieważ one nie działają ze sobą, są za bardzo mdłe. Każde z osobna jest spoko, ale przydałoby się coś, co przełamuje troszeczkę to, że cały czas widzimy tego pana tyle samo. Fajnie by było, gdyby pojawiła się na przykład cała sylwetka albo detal. Tu jest jakaś story, znaczy, tak. Czyli jest, no, co się obrabia, tak? No, jak w końcu z tego mamy lustro, no. Trochę mam niedosyt. Chciałbym więcej zobaczyć tego pomieszczenia, w którym ten pan spędza połowę albo może i więcej życia, nie? O, widzicie, na przykład w tym przypadku jest właśnie duże zbliżenie na twarz pani przez tą maszynę do szycia. Jest detal jej dłoni z tym jeżykiem takim, w którym się wbija szpilki. I jest taka bardziej oddalony kadr, w którym widać ją na tle tych materiałów. Już pomijając jakby to, czym każde zdjęcie jest osobna, to ten tryptyk o wiele bardziej moim zdaniem siedzi jako tryptyk, bo jest bardziej zróżnicowany, jest bardziej ciekawy. Czy każde zdjęcie jest osobna, jest lepsze niż tamte zdjęcie, każdy z osobna? Tak naprawdę trudno mi powiedzieć. Tamto zdjęcie z wylewaniem tego płynu mi się podobało. Było ciekawe, bo się odbijało to, powstawało to odbicie na dole w tej takiej, w tym płynie, takiej zniekształconej twarzy, to bardzo fajnie działało. Natomiast wydaje mi się, że w momencie, kiedy naszym zadaniem jest zrobienie tryptyku, jest to podkreślone, to sam dobór zdjęć, które obok siebie jesteśmy, chcemy przedstawić, to jest bardzo kluczowa sprawa. I ciekawa jestem, czy jakby Żyli też jakby zwróci na to uwagę, czy będzie patrzyło bardziej pod kątem każdego zdjęcia z osobna. Moim zdaniem powinni połączyć to i to. Dla mnie już gest trzymania okularów jest bardzo taki reklamowy i jest dla mnie tu niepotrzebny.
Okej, dobra, przeanalizujmy to po kolei. Pierwsze od lewej zdjęcia. Fajnie, że jest tutaj ta plakietka z naprawą maszyn do szycia, bo to jest takie zdjęcie, które jest jako pierwsze i nas wprowadza w to wszystko i pokazuje nam, w którym miejscu się znajdujemy. Bardzo często w przypadku właśnie jakiegoś reportażu na jedno z pierwszych zdjęć albo na zdjęcie właśnie otwierające pokazuje się takie zdjęcie, które pokazuje, jaki setting mamy. Czyli właśnie w tym przypadku jest tutaj, że o, naprawa maszyn do szycia, tym zajmuje się ten pan i tutaj nas zaprasza, otwiera drzwi i wchodzimy. Drugie zdjęcie jest takim bardziej portretem, który właśnie uwydatnia wszystkie rysy twarzy pana i właśnie przez tą czerń i biel jest to podkreślone. Nie wiem, czy osobiście jestem fanką tego, że jest jedno zdjęcie w czerni i bieli, a dwa są w kolorze. Ogólnie chyba nie, natomiast w tym przypadku wydaje mi się, że to nawet działa. I to trzecie zdjęcie, jak pan jest przy pracy. No ma to wszystko sens, to ten setting jest bardzo tutaj ciekawy, tych wszystkich rzeczy, które ten pan ma przy sobie. Te zdjęcia nie są wybitne, każde z osobna nie jest wybitne. Wydaje mi się, że były ciekawsze zdjęcia już w tej konkurencji i że można to było zrobić troszeczkę mniej w oczywisty sposób. Natomiast no ten sposób podejścia do tego, właśnie taki reportażowy, z tym otwarciem, do mnie to trafia, no nie? I tu, że możemy też się przyjrzeć panu. Raz, dwa, trzy. No to tu trochę na leniuszka. No to jest nuda. To jest najgorsza propozycja. To wygląda na pierwszy rzut oka, zanim się przyjrzysz, to wygląda jakby to było jedno i to samo zdjęcie w kółko i w kółko. To jest dosłownie ten sam kadr. Ja widzę, że tutaj pan wykonuje różne inne prace, tutaj coś, jakieś wióry lecą, tutaj robi coś tam innego, tutaj z jakimś młotkiem. To są inne jakby jego działania, natomiast są przedstawione w tak podobny sposób. Jeszcze nałożenie na to czerni i bieli sprawia, że to jeszcze bardziej staje się monotonne w moim odbiorze. Chociaż nie widziałam zdjęć w kolorze. Tak jak ta laseczka powiedziała, że na leniuszka, no to faktycznie no taki jest vibe. Każde z tych zdjęć jako solo mogłoby się obronić, ale jako tryptyk to po prostu nie działa. To tak jakby wam ktoś na śniadanie dał spaghetti z pesto, na obiad spaghetti bolognese i na kolację spaghetti carbonara, a to i tak byłoby o wiele większe zróżnicowanie. Chodzi mi o to, że dostajecie cały czas ten sam makaron. Tak się nie buduje historii, tak się nie buduje zaciekawienia. Te zdjęcia są po prostu zbyt podobne do siebie. I jeszcze zauważcie to, że nawet w tym zdjęciu i w tym zdjęciu jest dosłownie nawet ta sama szafka w tle. To, że pan ma na sobie tą koszulę w kratę, to tak bardzo jeszcze nie pomaga tym zdjęciom, bo jeszcze bardziej ta główna plama, to co najbardziej przykuwa nasze oko, kiedy na to patrzymy pierwszy raz, to jest właśnie ta plama tej kraty i jest, ciągle się powiela. Naprawdę stanęli na wysokości zadania. Nie, no super, generalnie mega fajnie. No niestety, na razie mamy jedno zadanie za sobą, moim zdaniem odpada ta Kasia, bo no najbardziej sobie z tym nie poradziła, najbardziej pokazała, że nie jest w stanie pracować z takim zadaniem, że do zrobienia nie jest jedno zdjęcie, a kilka. Że nie dała rady unieść tego, żeby opowiedzieć historię poprzez fotografię. Witajcie kochani. Waszym zadaniem było stworzenie tryptyku portretującego właścicieli zakładów rzemieślniczych i myślę, że to zadanie wam się świetnie udało. Przejdźmy do oceny. Może zaczniemy od tego zdjęcia. No. Ja tak naprawdę nie wiem, kogo bym tutaj oceniła, że wygrał tę konkurencję, bo mam bardzo duży dylemat, powiem wam szczerze. Z jednej strony wydaje mi się, że jako same w sobie zdjęcia to najciekawsze są tego ziomeczka od luster. Natomiast jako tryptyk mi osobiście to nie działa, więc chyba nie mogę powiedzieć, że to jest najlepsza tutaj propozycja. Te zdjęcia tej pani krawcowej są okej, ale szału nie robią. No już chyba najprędzej bym powiedziała, że najlepiej sobie poradził ten Łukasz, który robił zdjęcia panu od maszyn do szycia. Ale też miał stosunkowo tak naprawdę najłatwiejsze zadanie, bo to tło, które tam było, to czym jest ten zakład, sprawiało, że no tak naprawdę, no to już samo w sobie jest bardzo ciekawe. Nie trzeba się jakoś mega wysilić na to, żeby sprawić, żeby to było ciekawe. Podoba mi się, że jest trochę zabiegu estetycznego, że pan patrzy przez tą jeszcze pustą ramę, tutaj lanie wody, tutaj zaznaczanie wymiarów. Można by nad tym zapanować, żeby one były kolorystycznie z jednej serii. O, to też się tutaj zgodzę, bo to zdjęcie z tym stołem, to jak pierwszy raz je zobaczyłam i potem zapomniałam to powiedzieć, bo mam sklerozę, to ten stół strasznie żółty jest i on bardzo mocno tą plamą dominuje to zdjęcie. A faktycznie, no było to robione w jednym miejscu, w jednym świetle, mam nadzieję w rawach, więc można by było to tak wyprowadzić, żeby te zdjęcia bardziej były ze sobą spójne. Podoba mi się użycie atrybutu, ale tu on jest
On dla mnie jest trochę nachalny. Bo mamy takiego bohatera, który ciągle jest na zdjęciu i jakby nic nie wnosi. A ja bym chciał jeszcze coś, 3 zdjęcia, no to można więcej coś opowiedzieć, niż skupiać się właściwie na tym igielniku, nie? Faktycznie, tutaj z panem się zgodzę. Bez sensu jest ciągle ten sam atrybut na 3 zdjęciach. Chociaż ja na to nie zwróciłam aż tak bardzo uwagi, to teraz jak mi on to już pokazał, to widzę to i też jakby uważam, że można było sobie go podarować. Tutaj, gdzie jest przy tej maszynie do szycia jest ten detal, no to tutaj to jak najbardziej pasuje, natomiast na tych pozostałych zdjęciach można było już to jakoś inaczej rozegrać. No jest to, przepraszam, dla mnie to jest nudne. Generalnie chodzi o to, że jest wszystko w tym samym kadrze i że właściwie no, zmieniają się czynności tego pana, ale to musimy się przyjrzeć, żeby to dostrzec. Tu mamy ostrość na detal, to akurat jest fajne, że tu mamy ostrość na detal, to gdzieś na tego pana. Za tę pracę otrzymujesz 65 punktów. No wydaje mi się, że jednak jest większa przepaść pomiędzy pracą Mateo a pracą Kasi, pomiędzy pracą Ernesta a pracą Kasi. Uważam, że Kasia bardzo mocno odstaje na dół, że bardzo mocno nie poradziła sobie z zadaniem tryptyku. Niech zgadnę, Łukasz? Podoba mi się wprowadzenie bohatera i jego miejsca pracy i to, że ten pan się tu odbija, te materiały, te faktury, które za nim się pojawią, ten trochę taki bałagan, ale bałagan pracowni, mi się no to strasznie podoba. No i mamy właśnie więcej tego jego świata pokazanego. Łukaszu, za ten tryptyk otrzymujesz 74 punkty! Widzicie, jak ja mam mózg, że ja wszystko od razu oceniłam dobrze. I w ogóle mam wrażenie, że w tym odcinku to ja więcej gadam o tych zdjęciach, co oni zrobili, niż to jury. Byłeś zwycięzcą pierwszego zadania, masz przywilej. Twoim przywilejem jest to, że możesz zadać jedno pytanie naszemu ekspertowi w trakcie sesji. Okej? Okej. Zostajemy w temacie portretu. I zazwyczaj jest tak, że chcemy wyłuskać te emocje od osoby, która dla nas pozuje. Tak. A tym razem myślę, że te emocje będą obecne zarówno po stronie modela, jak i fotografa. Gdyż dzisiaj będziecie fotografować... I tu miałem totalną zagwozdkę. Chyba cała nasza grupa kółka fotograficznego pod złotą kliszą. Co może być dalej? Co jeszcze można sportretować? Nie wiem. Nie. Nie! Każdy program na TVN-ie Be Like. W pewnym momencie, jak już oni są tak pod koniec, jak już takie są emocje właśnie, to żeby tak podbić jeszcze te emocje, musi być coś z rodziną. W Top Model też w pewnym momencie wołają tą rodzinę, czy tam jakichś przyjaciół. Jak oglądałam ten program o fryzurach kiedyś, jak to się nazywało, Mistrzowskie Cięcie, czy coś takiego, to też w pewnym momencie jest ten taki odcinek, w którym jest, że no to teraz zrobicie fryzury tam mamie, babci i tak dalej. TVN musi to zrobić za każdym razem. No i koniec, i było po Kaśce już. Jak zobaczyłam mojego Emiliana, to się rozkleiłam. Rozkleił się też Mateo, tuląc w ramionach swoją ukochaną dziewczynę, Lanę. Jaka to jest piękna dziewczyna w ogóle. Od razu na nią zwróciłam uwagę, jak ona tutaj wbiła. Jest zajebista, będą piękne zdjęcia z nią. O, super. Idziemy do finału. Kocham cię. Też cię kocham. Przyjął specjalnie dla mnie i no... Ja się śmieję najpierw z takich rzeczy, że o, TVN zawsze, a potem oglądam dalszy ciąg i mam łzy w oczach. A ja się nie nadaję do niczego, wiecie, dzisiaj, bo ja wczoraj wróciłam z Olsztyna, bo w sobotę moja najlepsza przyjaciółka brała ślub i ja jestem jeszcze w emocjach strasznych. Także teraz łatwo mnie bardzo złapać za gardło. Ja się nie nadaję. Ależ ty piękna jesteś w tym moim aparacie. Dziękuję. Naprawdę. No ale tutaj musiałem do tego podejść totalnie artystycznie, nie banalnie, zrobić wszystko, żeby to zdjęcie nie wyglądało jak portret z paszportu czy legitymacji szkolnej. A na mnie trochę? O, no i teraz przynajmniej jak pokazują jakieś te zdjęcia w trakcie robienia, no to przynajmniej pokazują jakieś kiepskie, tak? Na to czekałam. Gdzie są moje kiepskie zdjęcia? Gdzie są słabe zdjęcia? Po co ja oglądam ten program? Wygaśmy wszystko, co można i będę prosił po prostu o zapalanie, dobrze? Oho, coś się dzieje. Dobrze, gaśmy. Mógłbyś za mną chodzić po prostu, dobrze? I ja się będę mówił... Dobrze, idź jeszcze za mnie. O!
Tak pracować z takim parobkiem, który za tobą chodzi z lampą, to każdy by chciał. Jak ja byłam na studiach, to my musieliśmy sami pajacować wszystko. Jeszcze mieliśmy w głównym studiu, w którym robiliśmy zdjęcia, statyw na aparat, to mieliśmy taki, który pamiętam chyba Mieszka pierwszego, był z drewna zrobiony, był ciężki jak syn i w ogóle totalnie ciężki do obsługiwania. I ja to musiałam wszystko sama robić, a oni, widzicie, ta dzisiejsza młodzież to dostaje tylko wszystko za darmo i nawet tego nie docenia. Taka to jest ta młodzież dzisiejsza. Daj tu nogę trochę, wyprostuj. O. Ale to jest takie za proste. Jak ja bym była w takim programie, bo rozumiem, że to jest jakiś jej chłopak, narzeczony, mąż, whatever. Jak ja bym była w takim programie i bym była jakby w tej pozycji uczestnika i zawołaliby mi Kamilka, żeby on mi pozował, to on by tam szedł jak na skazanie, bo on wie, jak to jest pozować mi do zdjęć. Ja robię Kamilkowi zdjęcia, czy to na jakichś wakacjach, czy gdziekolwiek, czy przy jakiejkolwiek okazji. And he fucking hates it, bo ja mu ciągle mówię, o nie tak, tu, to, ten, to trochę w lewo i ja mówię trochę w lewo i on idzie mi metr w lewo, a to chodzi o taki mini kroczek, ale to jest jeszcze pół biedy. Najbardziej to on nie lubi robić zdjęć mi, bo mi zawsze coś nie pasuje, ja zawsze mam jakiś problem, ja zawsze coś mam, co nie tak, a to światło jest nie takie, a to jest nieostre, a to zrobiłam głupią minę, a to w ogóle ty nie rozumiesz mojej koncepcji. Światło chciałbym takie miększe i poproszę pomarańczowe. I ty trochę bardziej tutaj? I lecimy z tym. Jaka to jest zajebista laska, jak ona siśnie na tych zdjęciach wychodzi. Mateo już wygrał, tak? Już wygrał, bo dostał zajebistą modelkę i w ogóle bardzo fajny pomysł z tym, żeby zrobić na pomarańczowym tle, bo wszyscy faktycznie robią na tym białym. Jeden chłop zrobił na czarnym, ale na tym białym, no to faktycznie bardzo ciężko uniknąć takiego vibe'u, że to jest zdjęcie do legitymacji szkolnej. A tutaj jest coś, jak byłam na studiach, to są wszystkie te same historie, jak ja byłam na wojnie, jak ja byłam na studiach. Na trzecim roku licencjackim, tak? To było? Dostaliśmy takie zadanie i to w ogóle, ja byłam bardzo zła i teraz nie chodzę do tej szkoły, więc mogę wam wszystko opowiedzieć. Było tak, że co roku nasza szkoła organizowała jakby konkurs na najlepszą magisterkę, na najlepszy dyplom magisterski i był z tej okazji tworzony katalog osób nominowanych do tej nagrody. No i to były osoby, które, guess what, obroniły już swoją magisterkę, czyli wcale niekoniecznie mieszkały już w Łodzi, tylko mieszkały gdzieś po różnych dupach porozsywane, robiły swoje rzeczy, miały swoje życie. My dostaliśmy za zadanie zrobienie im portretów do tego katalogu. I to było nasze zadanie i ja się bardzo wkurwiłam wtedy, bo to jest coś, co nam sprzedali jako nasze zadanie na zaliczenie, a to po prostu nikomu się innemu nie chciało tego zrobić i wykorzystali nas jako tanią siłę roboczą. I co najbardziej mnie sfrustrowało wtedy, to, że my musieliśmy kontaktować się z tymi ludźmi, musieliśmy ich ściągać do tej Łodzi, musieliśmy przychodzić do nich w weekendy, no bo przecież ludzie pracują, więc nie mogli przyjść kiedykolwiek. Siedzieliśmy tam jakieś chore godziny, bo przychodziła jedna osoba, robiliśmy jej zdjęcia, potem mieliśmy na przykład 3 godziny przerwy, bo dopiero za 3 godziny mógł ktoś przyjść. Bardzo frustrujące zadanie, a opowiadam wam to dlatego, że te zdjęcia to były właśnie portrety i cały myk polegał na tym, że były różne wydziały naszej uczelni, każdy wydział miał jakby swój kolor i na tych kolorach robiliśmy te zdjęcia. Żadne z tych zdjęć nie było zrobione na białym tle po prostu, bo one były jakby te osoby zakodowane kolorystycznie. I to mi się skojarzyło z tym pomarańczowym tłem i to w sumie to tyle. Ja opowiedziałam wam, no jak stara baba, no. Moja babcia ma coś takiego, że jak powiem jakieś słowo, to ona ma piosenkę na to słowo, a ja patrzę na kolor pomarańczowy i mi się przypomina historia sprzed 3 lat, jak... Weźcie mnie, wyłączcie czasem czy coś. Nie, no to było tak niepotrzebne. Kotki! Czeszysz się. Kotki! Ostatnio bardzo nas śmieszą kotki. To jest dosyć dziwne, no ale śmieszą nas. Ja bym nie mogła powiedzieć Kamilowi publicznie rzeczy, które nas śmieszą, bo zdjęliby program. Przed chwilą zakończyła się sesja, od której trzęsły się ręce, a obiektyw parował od wzruszenia. Powstały 4 emocjonalne portrety ukochanych naszych fotografów. Czy udało im się zakląć całą miłość i bliskość w jednym kadrze? Już pomijając to, że uważam, że ta Lana to jest bardzo ładna dziewczyna, to wydaje mi się, że Mateo ma miał najlepszą sytuację, dlatego że widać było, że ona się po prostu bardzo komfortowo czuje przed obiektywem, że ona lubi pozować, że ona się w tym czuje jak ryba w wodzie. Natomiast na przykład mama Łukasza, widać było,
było, że bardzo się stresuje, że jest spięta, że cała jest taka wysztywniona przed tym aparatem, więc wydaje mi się, że wtedy ciężej. Wracamy do tego samego punktu, w którym byliśmy kilka odcinków temu, że właśnie w zależności od tego, kogo się fotografuje, to zadanie może być łatwiejsze albo trudniejsze, bo po prostu niektóre osoby bardziej się nadają, a niektóre mniej do pozowania. Sweet. Sweet. No. Piękna jest. I oddaje jej osobowość? Oddaje. Oddaje. No, oddaje. I najważniejsze. No. No super jest to zdjęcie, Mateo na pewno nie odpadnie. Jest jakaś taka silna emocja, tutaj jest trochę takie wygłupianie się, wydurnianie. No i to tło oddaje na maksa. Gdyby to zdjęcie było zrobione na białym tle, na czarnym tle, to w ogóle by nie było tej energii, a ten pomarańczowy bardzo fajnie się komplementuje z tym, że ona jest pełna takiego życia. Tutaj jest takie poważne zdjęcie profesora. Piękna dziewczyna. Ciekawy dobór w ogóle tła, jako jedyny jest na takim dominującym kolorze. Dla mnie tylko ta poza, szkoda, że ona nie jest odgrywana do obiektywu, że jest tak jakby obok fotografa. Że to jest trochę poza. O, tak. Że jakby chciałbym, żeby ta dziewczyna na zdjęciu była bardziej naturalna. Jeszcze więcej naturalności. Ta ręka jest dosyć duża. Gdyby jej nie było, to ten bohater zapełniłby nam idealnie kadr. No ale mamy pewne drobiazgi, które trochę obraz psują, ale w ogóle jest super. Nie nadążam, muszę sobie zatrzymywać ten program szybciej, bo oni mówią rzeczy, a potem ja będę po nich powtarzać, a ja lubię gadać sobie o tym. No więc zdjęcie tej pani. Nie jestem jego fanką, dlatego że kolorystyka jest jakaś taka, trochę wydaje mi się mdła, że wszystko ucieka do jakichś brązów i szarości. No to zdjęcie po prostu nie jest dla mnie ciekawe. Tak jak na przykład to zdjęcie Mateo, które no oni powiedzieli, że o, ta poza jeśli już jest, to mogłaby być odgrywana w stronę aparatu, no ale przynajmniej tamto zdjęcie ma w sobie coś innego, ma coś, co się wybija na tle tych wszystkich innych zdjęć. Natomiast to zdjęcie jest chyba najprostszą odpowiedzią na hasło portret. Nie ma w nim nic jakiegoś wyjątkowego. To jest zdjęcie, które każda osoba, która umie obsłużyć aparat, byłaby w stanie zrobić. No i te kolory w ogóle do mnie nie trafiają. Mateo, ty jesteś smutny. Ta. Bo? No bo... No wyszedł ze zrobienia zdjęć bardzo zadowolony i... No, nie? Wiesz, jeszcze Lana zawsze mówiła, że na żadnym zdjęciu nie jest uśmiechnięta i tak dalej. Ona jest pełna radości, chciałem to uchwycić, uchwyciłem to, a mówią, że wiesz, że... Że pozowane. Że pozowane. Ale pamiętaj, Mateusz, że to jest tylko ich zdanie. No, to tak mnie zasmuciło. Moim zdaniem tę konkurencję Mateo wygrał. Zrobił zdjęcie, które było inne. Zrobił zdjęcie, no wyszedł poza, choćby poza to, że schemat tła najbardziej basicowego, białego lub czarnego. On sobie zdecydował, że będzie pomarańczowe. Bardzo fajnie to działa z tym, że ona właśnie jakąś taką miała pomadkę mniej więcej w tych tonach. No, zrobił coś innego. Proszę to docenić. No dla mnie portret osoby bliskiej, nawet jeżeli byłyby jakieś kuchy techniczne, ale jeżeli jest jakaś emocja, to jest dla mnie ważniejsze niż nieskazitelna technika. No pełna zgoda. Absolutna zgoda. Przy takiej pracy, wiadomo, warto dać portretowanej osobie przestrzeń, żeby się zaprezentowała w taki sposób, w jaki chce, ale ja tego nie widzę do końca na tym zdjęciu. Tu widzę szczere emocje, ja tu widzę uśmiechniętego, zadowolonego, zakochanego faceta, który patrzy na swoją partnerkę. Najbardziej mi się podobają te dwa zdjęcia. Czyli te dwa bliskie portrety. Bliskie portrety. O, dla mnie są najbardziej prostym rozwiązaniem. Zdjęcie takie jak tutaj ten pan po lewej stronie, no takich zdjęć już zostały zrobione miliony. Znaczy tak, o wiele bardziej podoba mi się to zdjęcie niż to zdjęcie. To ma przynajmniej jakąś ciekawą grę świateł, ma ciekawie tutaj to światło właśnie podkreślać. Wszystkie małe elementy cery, które wskazują na wiek, na dojrzałość. Mogą być też takim symbolem trochę mądrości życiowej. Tutaj zgodziłabym się z tym, co któreś z jury powiedziało wcześniej, że ta dłoń jest dość duża i tak mocno oświetlona jak twarz. Jak przymrużycie sobie oczy, to pojawiają wam się z czerni, wyłaniają wam się takie dwie jasne plamy. Natomiast no to zdjęcie jest na pewno lepsze niż to zdjęcie tutaj. To zdjęcie po prawej stronie jest tak naprawdę o krok od zdjęcia do dowodu. Może duży krok. Oczywiście, że można zrobić zdjęcia w bardzo prostej konwencji i będą one świetne, natomiast one muszą się czymś bronić. No, a to zdjęcie, moim zdaniem, nie powiesiłabym go w galerii na przykład. Nie dałabym go do jakiegoś katalogu. To od górnego zdjęcia, żebyśmy mogli zacząć. Kto jest autorem? Łukasz.
To jest twoja mama? Mhm. I ja to widzę. Ja widzę, że to nie jest modelka pozująca obcej osobie. To jest naprawdę ktoś, kto kocha pewnie autora tego zdjęcia. Jedyne, co mi przeszkadza, to bardzo nie lubię takiego bardzo mocnego skrętu gałek ocznych. Fajnie, gdyby pani była lekko skręcona nosem w kierunku obiektywu, wtedy to białko nie przeszkadzałoby tak bardzo. Łukasz, za tę fotografię otrzymujesz 72 punkty. Wow. I co, znowu zrobią tak jak w poprzednim odcinku, że ktoś przegra jednym punktem i zostanie wywalony z finału? To by było bardzo przykre, biorąc pod uwagę to, że dosłownie następny odcinek to finał. Tu troszkę mi zabrakło emocji, zabrakło mi kontaktu wzrokowego być może, chociaż ja lubię portrety, w których oczy są zamknięte, ale jest to taka dosyć duża poza. No to jest potencjał w tym, prawda? Tak, to mogło być odrobina pracy z modelem, modelką i byłoby dużo, dużo mocniej, dużo fajniej. Mateo, za tę fotografię otrzymujesz 62 punkty. Co oznacza, że masz ich łącznie 129. Teraz przejdźmy może do fotografii czarno-białej. Ej, no jak Mateo odpadnie w tym odcinku, to mi będzie mega przykro. Mateo nie zasługuje na to, żeby odpaść w tym odcinku. Moim zdaniem odpaść powinna ta Kasia, bo ona ma najbardziej takie miałkie te zdjęcia. No, zwłaszcza mnie sfrustrowała bardzo poprzednim zadaniem, w którym moim zdaniem sobie w ogóle nie poradziła. I zauważcie, że wtedy różnica w punktach była dość niewielka w stosunku do całej reszty. Natomiast teraz Mateo dostał tam z 10 punktów aż mniej niż ten Łukasz. Uważam, że trochę niesprawiedliwie są tutaj oceniani. Zarzuty, które oni mają wobec Mateo w przypadku tego zdjęcia na pomarańczowym tle, w mojej ocenie o wiele mniejsze zarzuty niż powinni mieć wobec tego, że Kasia po prostu nie uniosła całego zadania. Spojrzenie bardzo mocne, super w ogóle to spojrzenie. Bez tej dłoni byłoby naprawdę mega, mega mocne zdjęcie. Bardzo fajne światło, takie filmowe. I chwała tobie za to, że zrobiłeś próbę światła. Ernest, za tę fotografię otrzymujesz 75 punktów. Co oznacza, że w sumie masz ich 144. Ale tatuś będzie dumny. Lecimy do fotografii wykonanej przez Kasię. Widać tu relacje, widać, że to jest fajny facet. Stresuję się, dosłownie się stresuję za Mateo, żeby nie odpadł. Może wykonałbym to zdjęcie inaczej. Pokusiłabym się na może stojące. Kasiu, za tę fotografię otrzymujesz 65 punktów. Dziękuję bardzo. Ale najmniej mam. Co oznacza, że razem masz ich 130. Dosłownie to zrobili, że znowu ktoś odpada jednym punktem i odpali Mateo. No ja jestem, sfrustrowana jestem. Nie podoba mi się, to uważam, że nie zasłużył. Po pierwsze, zdjęcie, które mi się najbardziej podobało z tych portretów, dostało najbardziej po dupie, to już jest jeden cios w moje ego. A drugi cios jest taki, że uważam, że pomiędzy tymi portretami nie było aż takich różnic, jak pomiędzy pierwszym zadaniem, gdzie Kasia totalnie odstawała. Uważam, że to jest absolutnie nie fair i w ogóle napiszcie, jeżeli dotarliście do tego momentu w tym filmie, to napiszcie w komentarzu murem za Mateo. I to oznacza niestety, że nasz program opuszcza Mateo. Mateo na pewno nie odpadnie. O. Nie, ja wyłączam to. Do widzenia. Widzowie, widzimy się w następnym odcinku. Już za tydzień. Nie wiem jeszcze, co będziemy oglądać. Pewnie jakiegoś pajaca z internetu. Ja muszę się przewietrzyć. Do widzenia. Mateo mi odpadli, no. Kur zapiał.